Dzień dobry i witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Manor Lords. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. No i jak najbardziej nie zapomniałem o kolejnych członkach mojej świty, tak jest, wszystkie komentarze wyczytałem i wszyscy się jak najbardziej załapiecie moi drodzy, póki co 12, ale mam nadzieję tą świtę jeszcze powiększyć, a wy piszcie oczywiście w komentarzach, jeśli chcielibyście do tej szlachetnej świty dołączyć. Oczywiście tak, Lorenz, ty się już nie będziesz nazywał mój drogi Lorenz, od dzisiaj będziesz się nazywał Barabasz, tak jest, pamiętałem Barabaszu o tobie, Barabasz, proszę bardzo, mamy Barabasza. Kolejny Kunc, mój drogi, ty już nie nazywasz się Kunc, ty nazywasz się Roch, tak jest, proszę bardzo, Roch, twardziel, ma złego bliźniaka, no kto by pomyślał, Kunrad, nie, Kunrada już nie będzie, moi drodzy, Kunrada nie będzie, ponieważ Belmundo007, ty mnie prosiłeś, bo jesteś, jak mi to ładnie napisałeś, jesteś z Podlasia, więc prosiłbyś pana z dzidą, jakimś kijem. No to proszę cię bardzo, takiego oto będziemy mieli Belmundo007, specjalny agent, nosi naszyjnik z relikwią. Oj, to jeszcze święty, powiedziałby. Peter, mój drogi, ty już nie nazywasz się Peter, ty od dziś będziesz nazywał się... nie wiem jak to się dokładnie odczytuje, ale mam nadzieję, że się zbytnio nie pomyliłem. No i jeszcze jeden jegomość, który prosił o Rudzielca. Czy ja mam tu jakiegoś Rudzielca? Ten jest... O! Ten by był nawet dobry, myślę. Chociaż czekaj, mogę mu zmienić hełm? Czy jesteś choć trochę rudy? Ukrywasz dużo, więc ty możesz być rudy. Żeby był rudy. A nie, to przepraszam, to jest Leszy. Kurde, wafel. Franc, nie. Runesmith. Andries. O, Albrecht. Albrecht ukrywa wiele. Tak jest, bo chciałeś rudego. No nie wiem, czy on jest rudy tak dokładnie. I żeby był z kijem. No to też będziesz z kijem, mój drogi. I to będzie... Jezu, to będzie mega wojak. Mega wojak. Moi drodzy, tu się nie przesłyszycie. On się zowie Rozkurwiator. Tak, ja wiem, to jest grube szaleństwo. Ten mam nadzieję, że zrobi mega zadymę w świecie. Ale i to mi przypomniało o jednej bardzo ważnej rzeczy i mogę na tym mega polec, jeśli dobrze tego nie rozegram. A mianowicie, coś, o co się rozchodzi? Ja sobie dbam o żywność, wszystko jest ok, tylko zapomniałem, ja mam domyślne ustawienia rozgrywki, czyli... Moi drodzy, w tym momencie ja mam wszystkie parcele są zajęte. 3 przeze mnie, reszta przez barona. I baron będzie atakował mnie. Tak jest. Można ustawić sobie, że sztuczna inteligencja nie atakuje. On będzie sobie pasywnie tam gdzieś, wiecie, pozbiera sobie tyle, ile mu się uda neutralnych i on będzie i tak zostanie. No ale ja nie mam tej neutralnej sztucznej inteligencji przeciwnika, więc on na pewno mnie będzie atakował. Więc wypadałoby zadbać o armię, bo te dwa oddziały to jest mega, mega po prostu bieda. A mało tego, zadbanie o oddziały to jest ważna rzecz. Ja mam zaledwie 99 włóczni, to jest niewiele. Tym bardziej, że z tego co dobrze policzyłem, to mnie prawdopodobnie bandyci powinni za niedługo odwiedzić. Więc ta walka na pewno też odbije się jakoś na moich wojskach i to jest bardzo niedobre. Na szczęście mam łuki. Świetnie, że mam, jest cudownie, że mam po prostu łuki, więc na pewno od razu sobie stworzę zarówno oddział łuczników, ale żeby to miało w ogóle ręce i nogi, to po pierwsze nie mogą umrzeć z głodu. Chociaż jedna ważna rzecz, ja całkowicie zapomniałem o mojej wspaniałej posiadłości. Czy ja mam dość materiałów budowlanych? Wydaje mi się, że tak. Że mam dość materiałów budowlanych, aby postawić sobie właśnie mury i bramy, czatownie, no właśnie, czatownie, też miło byłoby sobie taką czatownię postawić. Jaki jest opis tej czatowni? Zapewnia 10 miejsc w garnizonie, jednostki w garnizonie oraz mieszkańcy będą ostrzeliwać nadciągających wrogów. I mało tego, tu nie ma żadnych ograniczeń. Więc ja myślę, że tak, zrobiłbym sobie te mury nieszczęsne, tak jest. Dzisiaj się przygotujemy do wojny. Mam nadzieję, że baron sobie tam, nie wiem, odpuści na jakiś czas czy coś. Może, miło by było, ale szczerze to wątpię. Bo tak jak mówię, nie mam ustawionej tej... nieruchliwej sztucznej inteligencji przeciwnika, tak jest. Niestety nie mamy tego zrobionego. Kurde, sporo desek, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzą. Dobra, dużo, ale dobra, desek nam wystarczy. Czy ja bym potrzebował... ty, właśnie, kurde, wafel, oczywiście, że tak. Świta,
bo mnie stać. Mnie stać na to, więc sobie, żeby powiększyć sobie oddział świty, to jest tak, poborca podatkowy nam nie jest kompletnie potrzebny, ale czatownie, czatownie to ja bardzo chętnie. Gdzie my sobie zrobimy czatownie? Przy bramach. Jeśli miałaby nadejść wojna, to z której strony? Tam są ziemie barona, czy ja myślę, że to można byłoby postawić gdzieś tutaj. Jeśli mieliby atakować. Zróbmy sobie to tak. A mało tego, zrobimy sobie dwie czatownie. Co się będziemy? Jakby tu mieli nacierać? Dużo materiałów. Nawet sporo bym powiedział. Czy mogę jeszcze jedną? A pewnie, co się będziemy? Zrobimy sobie jeszcze jedną. Tyle. Proszę moich chłopów o wzięcie się po prostu za robotę. Najwyższy priorytet bym poprosił. Dziękuję bardzo. A ja w tak zwanym międzyczasie. Mamy tu 4 wolne rodzinki. Świetnie. Ale ja muszę zadbać o jeszcze jedną rzecz, o której kompletnie zapomniałem. To znaczy, tak, po pierwsze, tu więcej potrzebuje ludzi. Tu totalnie potrzebuje o wiele więcej ludzi. To jest bardzo ważne. Zaraz sobie zrobimy tutaj małe parcelki po prostu. Małe parcelki mieszkalne. Takie, wiecie, max na coś takiego. O, takie sobie tutaj postawimy. To jest raz. Czy ja bym chciał zapewnić... Tak, ja bym chciał zapewnić jeszcze dodatkową żywność. Ja bym chciał zapewnić dodatkową żywność. Tak sobie myślałem, to miejsce mi się tu podoba, ponieważ tu będę w stanie, właśnie, tu będę w stanie zrobić... O, właśnie, podwarzywka. Zrobimy sobie tutaj parcelkę podwarzywka. Co jeszcze potrzebujemy? Łuki są wytwarzane. Desek mamy w opór. Drwale. Ilu mamy drwali? Drwale wy się bierzcie za robotę. Tartaki? Tartaki mają pracować non-stop, bez ustanku. Wy dawajcie, tak żeby mi tu nic nie zabrakło. Mało parcel? Myślę, że sobie dorzucę jeszcze kilka parcel, tak jest. Nie będziemy tutaj przebierali, moi drodzy, w środkach, bo tak jak mówię, z moich szlachetnych obliczeń wychodzi, że mnie tu baron będzie chciał rozjechać. Nie wiem, czy już, nie wiem nawet, czy w tym odcinku dojdzie do tego. Fajnie by było, jakby nie, jakby to jednak był dłuższy okres, ale tak mi się przynajmniej wydaje, że to już powinien być ten czas, kiedy on mnie będzie atakował, bo bardzo długo już są te wszystkie tereny neutralne pozajmowane przeze mnie i przez barona, więc tak może być. Dobra, żelazo, właśnie, bardzo ważna rzecz jak żelazo. Ja żelaza już nie mam w tamtej parceli i to jest bardzo duży problem. W tamtej parceli nie mam żelaza, więc muszę odkrywkę zrobić tutaj. A wraz z tą odkrywką, oczywiście, ja będę potrzebował, tutaj karawany, stacji karawany tutaj będę potrzebował, żeby oni stąd rudę żelaza mi wywieźli właśnie do nory Jawora. I voila, to mi się przypomniało, to już nie jest Jaworycha. Moi drodzy, porzuciliście mi bardzo fajny, ciekawy pomysł, to będzie zielona Jaworycha, tak jest, bo to ma być oczywiście... tak jest, to ma być rolnicza wioska, więc będzie zielona. Oczywiście, że tak. Logistyka, poproszę logistykę, stację karawany. Tak, jedną postawimy sobie tutaj, drugą stację karawany postawimy sobie tutaj. Ja bym musiał właśnie, to też jest ważna rzecz, bo ja będę potrzebował tutaj dymarka, bo ja przecież ten dymarek tutaj, ja się tego dymarka tutaj pozbyłem. Dymark jest w rzemiośle. Dymark, tak jest. Ty będziesz stary stał tutaj. Bo ja będę potrzebował żelaza. Ja już tego żelaza tutaj niestety nie mam. Ani żelaza, ani sztab żelaza. A jeśli przyjdzie mi walczyć, to braki w uzbrojeniu zapasowym, bo niestety z pola bitwy się nie zbiera. Nie zbiera tego, co pozostało, więc smuteczek. No jakoś to muszę ogarnąć. Łuków mam dość. Zielona Jaworycha, budowa, stacja karawany. Już to ukończyli. No dzicy jesteście po prostu, bardzo mi się to podoba. To byście ukończyli i na przykład zróbmy tak, ty będziesz barterował z norą Jawora, będziesz wysyłał rudę żelaza, a możesz sobie w zamian pobrać, nie wiem, o, drewno opałowe, tak jest. Nawet ci dodam człowieka, nie wiem, czy to będzie działało, bo tutaj nie mam mułów, ale przynajmniej do momentu, właśnie jak wam tu w ogóle idzie budowa, bo to mnie ciekawi. Kurde, no masakryczne ilości po prostu materiałów. Masakryczne ilości materiałów. A co? Komu się tu znowu coś nie podoba? Przepraszam bardzo. Opał na targu. Przecież opału, kierowniku złoty, opału to my mamy w opór. Taka jest prawda. O, proszę bardzo. Tak? No to cyk. Proszę wydobywać rudę żelaza.
Natychmiastowo bym nawet powiedział. A masz, damy ci tutaj dwójkę ludzi. Dobra, dwóch buduję. Żeby tutaj nie było w ogóle opóźnień, to ja bym też tutaj chciał nowych ludków. To na pewno. Mało tego, pociągniemy sobie w ten sposób. Ja tu muszę kościół postawić. Mało, że kościół, to ja tu jeszcze muszę postawić dodatkowo poza kościołem, na którym mnie na razie nie stać, bo właśnie chatę kamieniarza będę musiał postawić. My sobie tu postawimy, proszę bardzo, małe parcelki. O, takie parcelki sobie postawimy, proszę, w przyszłości może na jakieś kurniki czy coś. Studnia. Oczywiście, że studnia. Całkowicie, kompletnie zapomniałem. Wy tu studni nawet nie macie. Tu wam damy studnię. Kościół przyszłości jak najbardziej. No to byłoby w wydobyciu. To jeszcze obóz kamieniarzy postawimy, myślę, tu. Bo kamień mamy. Dobra, będziecie wydobywali kamień stąd. Czy stacja karawany tutaj została ogarnięta? Czekaj, jak wam tu idzie znoszenie? No nie, no dobra, dajecie radę. Widzę, żeście się tu bardzo wysilili. To mi się bardzo podoba. Kurde, jak mi ten... Powiększę sobie ten... świtę moją, wspaniałą, tak jest, o kolejne miejsca, więc proszę pamiętać, w komentarzach piszcie, jeśli chcecie dołączyć do świty Javora, która będzie walczyła tutaj o życie wszelako w jakikolwiek sposób. I ze zbójami, chociaż ze zbójami to tam nie powinno być aż takiego wielkiego problemu. Nadal brakuje mi mnóstwo ludzi, mnóstwo przez duże M. Bardzo mnóstwo tych ludzi mi brakuje. Niestety. Dobra, jeden kamienia wam brakuje, deski już mamy, kłód, masakryczne ilości kłód po prostu tutaj widzę, że są wymagane. No teraz drwalu ma trochę dreptania z tego, co widzę. Ty, ja już bym też tego leśnika mógł tutaj, weź, odpalimy sobie tutaj leśnika. Niech on tam już też leśniczy, bo widzę, że no tu w pobliżu tych drzew zaczyna ubywać. Ja wiem, że ja mogę ten obóz drwali przenieść, ale nie wiem, czy ja mam teraz po prostu na to czas, jakby, nie? Żeby to ogarniać, a tu widzę, że oj, świetnie wam to idzie, bardzo, bardzo mi się podoba tutaj prędkość, tylko te kłody, no z kłodami, no ja wiem, że woły są w tym pomocne, a wołów, panie, ja mam woły, jeden, trzy kunie, kurde, i miejsca w stajni mam, o właśnie, ty, zapomniałem całkowicie o tym, że mam miejsca w stajni, nie, ja miałem, przepraszam bardzo, stajnie, czy ja dałem do pasiek ludzi, dobra, w pasiekach są ludzie, kurde, marzec jest, Krystian, ja zapomniałem, przecież jest marzec, a ja tutaj nie zbieram. Właśnie, proszę zbierać, natychmiastowo nawet. Czy ja bym potrzebował też żywności tutaj, w norze Javora? Tak się zastanawiam teraz. Czy ja bym tutaj tego potrzebował? Czy ja tu potrzebuję więcej żywności? Bo moja chata zbieraczy oczywiście jest pusta. Mam dwie rodziny, które się opindalają. Właśnie. Rodziny bez przydziału będą wykonywać prace budowlane, włącznie z powożeniem wołami transportującymi kłody drewna. Dobrze, no, więc żeby to wybudować, to ja bym potrzebował więcej ludzi. Czy my potrzebujemy, jak tu stoimy? Z deskami stoimy całkiem sympatycznie. Gdzie ja mogę zmniejszyć ilość... O, proszę bardzo, tu się powiedz, będziemy jednego z chaty drwala. W małej stajni tu jest jeden, tu jest druga mała stajnia. Ile mam małych stajni, przepraszam bardzo? Bo ja widzę, że ja mam miejsca w stajni 6. No to ja nie widzę tutaj najmniejszego problemu, żeby sobie jeszcze przykupić kolejnego zwierzoka, bo taki dobrobyt przecież u mnie jest, że szok, więc sobie to ogarniemy. Wy tutaj, no kurde, powiem wam, z tymi kłodami to wam idzie strasznie ubogo. No, aż tyle kłód jest potrzebnych. Ja myślę, że desek będzie, że tych desek jest dużo, ale z kłodami jest największy problem, tak jest, bo tu je muszą taszczyć. Kurde, wafel, niestety. I najwięcej zajmuje roboty właśnie ten nieszczęsny mur. Parcela została ukończona. Ach, no tak, bo prosiłem o to, żeby parcele tutaj powstały. Czy nam starczy żywności? Jagody, już dużo mięsa i jabłka już nawet wpadły. Świetnie, z tego sadu. Nie jestem pewien co do kwestii wielkości parceli z sadem. Nie jest to opisane, nie wiem, nie testowałem tego nigdy. Jeśli ktoś z was testował kwestię właśnie sadu jabłoniowego i większej parceli, tak jak te parcele, które ja robiłem pod jarzynki, no to jak najbardziej prosiłbym o info. Bardzo byłbym wdzięczny, czy faktycznie wielkość parceli zwiększa ilość tychże owoców, zbiorów, tak? O to mi się głównie rozchodzi. Co to jest? Za mało miejsca w stajni. Jakim cudem?
Czemu, dlaczego, nie wiem, gdzie ja mam te dwa wolne miejsca? W którym miejscu one są, że mam za mało miejsca teraz w stajni, bo tego nie rozumiem. Dobra, to sobie, nie wiem, co mi tutaj robi za stajnię. Czekaj, kurde, stacja karab... Ojej, a co, kto mi tu przyszedł, przepraszam? No banda zbójów! No oczywiście, że banda zbójów... Ty patrz, gdzie się... Jakie świniaki! No co ty gadasz? No dobra, no naklepiemy im, mamy armię, więc im naklepiemy, tylko gdzie? Czekaj, gdzie się zbóje właśnie będą kierowali? Spróbujmy tu. Czy gdzie się będą zbóje kierowali? Bo to mnie bardzo ciekawi, czy oni będą się kierowali od razu na wioskę, czy oni będą, czy oni się będą kierowali na moje wojska? Na przykład to mnie bardzo intryguje. Wy tu się, ludki moje, nie przejmujcie, wy tu proszę napieprzać. Bo jak je, no właśnie, to jest to, czyli dobrze policzyłem. Teraz tak widzę, że dobrze policzyłem czas, timing, jeśli chodzi właśnie o atak, bo wy mi zaraz zaoracie gospodarstwo, ja już to widzę. Wy będziecie atakować tych, bo ich musicie powstrzymać. Wy walniecie na tych, wy uderzycie na tych. Mam nadzieję, że mi nie miną tego i nie zaatakują łuczników. A jest takie prawdopodobieństwo, bo widzę, że już zaczynają mnie zachodzić. Cofajcie się. Bo oni tu już cisną w las, nie? No oczywiście, że cisną w las, jak najbardziej. Czekaj, moi włócznicy tu zaatakowali. Wy atakujecie tutaj. Moja gwardia, moja świto, atakuj. Miaszcz, kop, po prostu proszę ich rozrąbać. Wy atakujecie tu. Wy sobie dacie radę tu. No tutaj, właśnie tu jest trochę biednie. Ale powinno się to ogarnąć. Czy wy strzelacie? Czy moi łucznicy tutaj, przepraszam bardzo, są łucznikami? Nie, wy widzę, że na razie wy w ogóle kibicujecie, bo wy nie widzicie wrogów. No i to bardzo słabo. Dalej nie widzicie wrogów? Nie wiem, albo czegoś nie ogarniam. Jak tu, przepraszam bardzo, działają łucznicy? Zróbmy wam tak, bo tu jest ustawienie swobodnego strzału. Czy jesteście w stanie kogoś tu ostrzelać? Z takiej odległości? Nie, no wy kuźwa kibicujecie, nie? Nie wiem, albo coś mi umyka, albo to jest... Albo wy może musicie ich sflankować, albo coś, no nie wiem, widzieć ich bardziej. No nie wiem, no dobra, tym żeśmy tak... No, panowie, do boju, bo widzę, że nasi włócznicy mają spory problem. Nie wiem, tutaj, dobra, tutaj dają rady. Spróbujmy ich zajść z pleców. Czy to tak powinno działać, kurde? Spróbuj. O, tak? No i proszę bardzo, i teraz łucznicy działają. No kurde, panie kierowniku złoty. No dobra, no czyli jakoś to daje radę. Świta widzę, że tutaj wspomaga. Dobra, tych żeśmy rozbili. Wszystkich żeśmy rozbili. No to fantastycznie. Dobra, ze zbójami się udało temat ogarnąć. Rozwiązywanie armii, bo was już tu nie potrzebuję. Zbierać mi się stąd. Jak wam tu idzie budowa? Członkowie rodzin dołączyli, no tak, bo trochę kilku tam zginęło oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja nadal potrzebuję żelaza i to jest bardzo duży problem. Mam nadzieję, że te stacje karawany i tak dalej są budowane. Tak, wy te parcelki parcelkami, dobra, parcelki się ogarniają. Wincy ludziów, potrzebujemy wincy ludziów, buduj to i buduj mi później to, nie to tak, w ten sposób, bardzo wysoka. Tak, i wysoka. Niech będzie i tak. No dobra, ja wiem, że do pogrzebania są potrzebni ludzie. Czy ktoś tu pracuje? Aha, ale to są zbóje. Czy ja zrobiłem dół na ciała? Ty, mam dół na ciała. No to hello! Jedno ze zwierząt uciekło. Ach, no tak, pewnie tam, gdzie... No właśnie, brakowało mi miejsca w stajni. Nie rozumiem tego jakby. Nie do końca, ale okej, niech będzie. Dobra, teraz pytanie jest takie. Jeśli ja to dobrze policzyłem z tymi zbójami... Kurde, fix Kanada. No mam nadzieję, że mnie baron w najbliższym czasie, póki przynajmniej to nie zostanie postawione, bo ja bym się tu, no postarałbym się tu bronić, no bo to chyba jedynie to mi pomoże, bo armia barona póki co, z tego co pamiętam, to jest dość spora. To nie są frajerzy. Matko bosko, poważnie. No dobra, no ja was muszę jakoś przetrzymać w takim wypadku. Nic innego mi nie zostało. Kurde, ja nie wiem, czy wy to ukończycie. To jest zajebisty problem. No, tym bardziej, że jest ogromny problem, że ja już nie mam więcej ludzi. Mam totalne braki w ludziach. To jest srogo. Nie wiem, czy ktoś chowie w ogóle te... No dobra, chyba widzę, że chyba ktoś się nawet wziął za to. A jak to jest? Czekaj, jak ja mu teraz nie odpowiem, to co on mi zajmie?
A nie sprawdzałem tego. Czy on mi. Bo tak, to jakbym z nim chciał zawalczyć. Czekajcie, bo się muszę zastanowić teraz chwileczkę. Tego raczej nie ukończę. Niestety. Ten mur by chociaż, kurde, wafel ukleili, to już jeszcze by to miało ręce i nogi. A ja widzę, że, no, że tu masakra po prostu. Z ilością kłód. Przez tak ogromną ilością kłód. Ja się zbyt opierniczałem z tym wszystkim. Zastanawiam się właśnie, jak to się skończy, jeśli ja mu... Aha, no Rajavora, no to co, on mi to automatycznie przejmie? Kurde, wafel, no ja bym nie chciał, bo to trochę słabo, nie? Ciul. Czekaj, dobra, dawaj to tak. Ogłoszono, dobra, fajnie. To be do walki, rozumiem. Poddawać bym się nie chciał. A czekaj, a czy tu jest... Właśnie, bo jedna rzecz mnie ciekawi. Dyplomacja. Bo na przykład ja wiem, że jak ja atakuję... Jak ja atakuję, to baron mi tam dupę zawraca, on mi tam jakieś listy wysyła. Mapa. O, negocjacje. Jeśli możemy zakończyć ten spór za niewielką gratyfikację. Jak to wygląda? Aha, i tu muszę coś wpisać chyba, tak? Albo nie? Czekaj, jak to wygląda? Chwila, bo może bym nawet tutaj coś przykombinował, tylko... Jak to działa? Wpływów 3000... czekaj, deklaracje? Nie, negocjacje. Zaoferuj pokój, porzucając wszystkie roszczenia. Dobra, a tu jest, jeśli zrezygnujesz, no dobra, na przykład ja bym chciał, żeby to tak zadziałało, tylko... Jakby to miało wyglądać, żebym ja tu, nie wiem, wpisał coś albo coś? No właśnie, nie wiem, wyślij. Że to w ogóle zadziała w jakikolwiek sposób? Co mi odpisze, co mi pan Barun odpisze? Zauważono nieprzyjacielskie jednostki. Już mi tu wjeżdżają. Matko, pierońsko. Katastrofa, ludzie, to jest katastrofa. Dobra, no dawajcie, nie wiem, spróbujemy się tutaj... Nie wiem, czy to w ogóle się będzie dało przede wszystkim. Czy tu jest taka możliwość, żebym ja sobie tutaj, nie wiem, za tymi murami jakoś siedział? Czy oni będą szturmowali te mury, czy ki cholera? Ty! Co ty do mnie w ogóle rozmawiasz w tym momencie? Mogę cofnąć swoje roszczenia za taką cenę. Moje roszczenia nie podlegają negocjacjom. Okej, okay. A za jakie? Czekaj, Jezu, bo zgubiłem się teraz. Request fund. A nie, no to jakbym chciał od niego, ale... Czekaj, no bo zwariowałem. Szczerze powiedziawszy, to teraz jak na to patrzę, to zwariowałem w ogóle, co tu się stanęło. Ja rozumiem, że kwestia dyplomacji po prostu leży i kwiczy. Ale jakby... No armia innego władcy, no okej. Okay. To ja wiem, no sobie tam chodzi, to i bardzo mi się to podoba i... Nara, stary, krzyż na drogę, czy cokolwiek, czy półksiężyc, ja nie wiem, co ty tam, chłopie, wierzysz. Baw się dobrze, tyle ci, chłopie, powiem. Nie wiem jak wy, ale mnie to bardzo ucieszyło. Chociaż ja wiem, kwestia dyplomacji jest w ogóle niedopracowana, że to jest jeszcze ciągle rozwijane i tak dalej. Mnie to pasuje. Mnie to pasuje choćby z tego względu, że ja bym chciał przetestować właśnie posiadłość. Jak postawię mury, jak postawię te czatownie, jak to w ogóle będzie wyglądało? I przede wszystkim, kiedy nastąpi kolejny atak? Rok szósty. To trzeba zapamiętać. W roku szóstym nastąpił atak barona. Kiedy nastąpi kolejny i czy, ważna sprawa, czy za każdym razem, póki jest to wczesny dostęp, jest to nie do końca ogarnięte, ta dyplomacja. Czy faktycznie będzie to działało na tej zasadzie, że ja mu napiszę, że za 0 srebra niech sobie idzie w cholerę? ogólnie spoko. Kurczę, nie, no dobra, powiem wam tak, cieszy mnie to, bo na bank by mi na bank baron by mi naklepał. Ja tego jestem, jak zobaczyłem tę armię, to już w ogóle nara, nie?
Dobra, no to daje mi to czas i możliwości, żeby jednak zrobić to, co chcę zrobić, czyli się przygotować faktycznie do tej wojny, fantastycznie. Do tego czasu postawiam posiadłość. A, kurde, teraz właśnie ogarnąłem. Ty, ale on przylazł stąd. To sierściu kopany. No dobra, no to czekaj, no ta moja posiadłość, powiedziałbym, w niemal taktycznym miejscu. Jakbym sobie tu jeszcze dobudował kilka czatowni, jestem ciekawy, czy wszyscy mieszkańcy wpadają do tych czatowni i tam naparzają w przeciwników? Czy ja tam muszę oddziały łuczników na przykład wrzucić? Kurdaki, to jest wszystko do przetestowania. Ja widzę, że na razie chyba wszyscy budowlańcy pracują tutaj. Kłód mam w opór, ale chyba brakuje mi wołów w takim wypadku. Widzę, że tego tutaj w ogóle nie ogarniają. Stacji karawan w ogóle tak, nic nie jest zrobione ze względu na to, że najważniejsza jest posiadłość. Chociaż mimo wszystko mam 3 rodziny. Parcele na razie leżą. Wiesz co? Stary, fajnie wam to idzie. Zróbmy to na razie tak. Zmniejszymy sobie to na średni, będzie średni. Niech oni pobudują to, co chciałem. My się przenosimy do zielonej Dżaworychy, tak jest. Bo właśnie, przecież ja tu mam kamieniarza, bo miałem kościół im postawić. Bardzo dobrze, że wydobywacie to żelazo. Ja tej rudy żelaza będę na pewno potrzebował. Ta karawana, chyba z tego co kojarzę, to ona w ogóle się nie przemieszcza. No właśnie, bo tu mam mnóstwo rudy żelaza, a nie, ty patrz. A w noże Dżawora też się pojawiła, czyli kurde, muła nie mają, a jednak dostarczają. No to tym bardziej, kurde, Wafel potrzebuje tej... potrzebuję tej dymarki. No, żeby to przetopić, ja potrzebuję włóczni. Ja potrzebuję włóczni, bo ich mam mało. No, co prawda ludzi też bym potrzebował. Widzę, że oni chyba w pierwszej kolejności tu parcele mieszkalne. Ogarniacie? Chyba tak. Dobrze, proszę się tym zająć. Świetnie wam to idzie. Cudownie nawet wręcz bym powiedział. Tą parcelę byście mogli postawić. Chociaż jest sierpień, to też jakby... Trochę się mija z celem. Dobra, opału żywności mamy dość. Wy tu ogarniacie? No to budujcie. Tak jest, budujcie fantastycznie. My wracamy tutaj. Muszę zająć się tym miejscem. Magazyny są pełne. Czy ja mam? Nie mam. No oczywiście, że nie mam garbarni. A potrzebuję jej, żeby ulepszyć. Tak, dawaj garbarnię. Proszę cię bardzo. My potrzebujemy garbarni. Co tu jest? Budowa ukończona. O, bardzo dobrze. Zapraszamy do dymarka, proszę tutaj ogarniać temat. Kurde ty, to ja będę musiał też zająć to miejsce. Bo tu są bogate złoża rudy żelaza. I to bym właśnie Waldbrand, które nazwę, nie wiem jeszcze jak nazwę. Jeśli tu są bogate złoża rudy żelaza, to tu można by byłoby wytwarzać właśnie broń, uzbrojenie ogólnie, no. To byłaby bardzo dobra opcja. To byłaby wręcz świetna opcja, kurde Wafel. Póki co na razie powinno mi to wystarczyć. Wydobędę ile tylko da się tej rudy żelaza stąd. Tutaj w tym Waldbrand. Pomyślcie nad nazwą. Proszę bardzo, to jest zadanie dla was. Jak nazwać tą trzecią parcelę? Jeśli to chcemy z niej zrobić właśnie... parcele wydobycia rudy żelaza, wytwórni broni. Tak jest, bo tu bym poszedł w tym drzewku. Nawet w to górnictwo głębinowe, bo mielibyśmy nieskończoną ilość żelaza i pójść w zbrojmistrzostwo. Kurde Wafel, zaawansowane zbrojmistrzostwo i nowoczesne zbrojmistrzostwo, żeby ulepszać sobie dworzan i w ogóle. Tym bardziej, że tak, jak już ogarnę temat tutaj w zielonej Dżaworysze, a powolutku to nawet idzie bardzo dobrze. Garbarnie poproszę, potrzebujemy ubrań. Postawiłem wam studnie, nie? Tak, byłem na tyle miły, że postawiłem. Więc teraz już też powinno się dać chyba kościół, nie? Jasne, że tak. Kościółek piękny tutaj, proszę bardzo, dostaniecie kościółek ode mnie. Wydobywacie? Super. Zresztą zaraz was tu będę mógł oddelegować stąd. Świetnie. Parcele mieszkalne. Kurde, no strasznie się z tym pierniczycie, wam powiem. Wolno wam to idzie w opór. Ja nie wiem, gdzie te wszystkie kłody drewna są, nie? Z tego, co kojarzę, to ja mam jedną chatę drwala. Totalnie. Nie wiem, gdzie są wszystkie te kłody nieszczęsne. Wy tutaj... No tak, wam tu to idzie bardzo, bardzo powolutku, więc spoko. Najpierw więcej ludzi. Armię tak czy siak. Przede wszystkim armii potrzebuję. Dopiero w następnej kolejności będę potrzebował tej posiadłości. Dobra, wy to... Jezu, super, dobra, to ogarniajcie. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Opału mi starczy. Starczy mi opału.
Chata Drwala, a tego Drwala jednego stąd zabrałem. Dawaj tego. Właśnie, czekaj, dałem tu? Tak, dałem tu leśnika. Okej. Okay. Parcela, kolejna ukończona. Aha, Tom, żeście mi ukończyli parcelkę. Bardzo dobrze, no to dawaj mi tutaj od razu ogród warzywny poproszę, a i mało tego dostaniecie dodatkową rodzinkę, bo potrzebujemy ludzi, jasne, że tak. To już, kurde, mogłem ją pociągnąć jednak troszeczkę bardziej, bo wiecie, ja nie chcę, te parcele chyba bym sobie jeszcze, myślę, ze dwie takie dupniejsze postawił, tylko rozchodzi się o to, żeby nie było takiego zmarnowanego terenu, jak jest tutaj. Budowa ukończona, kościół drewniany, wspaniale. Czy wy macie już może wszystko? Oczywiście, że macie wszystko. Proszę bardzo, już to ulepszamy natychmiastowo nawet, a mało tego, trzecia, czwarta i piąta, bo chyba tyle trzeba do kolejnego ulepszenia, nie? I teraz tak, to jest skromna, oczywiście skromna wiocha. W co ja mogę iść? W żyto, tak jest, ja mogę iść w uprawę żyta. Żyto jest lepszą opcją niż pszenica, tak jest, bo zboże jest wytrzymalsze i można siać w miejscach o mniejszej żyzności. Nawadnianie, nie wiem, susze na razie mnie tutaj nie dotknęły, ale na pewno ciężki pług to byłaby dobra opcja. No zresztą i tak poszedłbym w piekarnictwo. Z tego byśmy sobie zrobili mimo wszystko spichlerz, jak najbardziej. Tutaj wszystkie te pola, tu mamy na razie zaczątek, co prawda, tych złotonośnych, zbożonośnych, nawet bym tak bym to ujął, złotonośnych pól, złotonośnych, pszeniczno-nośnych, zbożonośnych, kurde, wafel. Tak jest. Jak mi to w ogóle wygląda teraz? Dobra, 2 lata ugorowania, pszenica 31%, tu mamy 62% i w tym roku, o proszę bardzo, 61% to jest pysznie. Jak tu stoimy? 64 pszenicy, ziarno, dobra, powoli będzie można zacząć myśleć o w ogóle młynie do tego, żeby to ogarnąć. Jak wygląda w ogóle tutaj? Czekaj, tu wy tu się opierniczacie, tak jest, bo wy budujecie wszystko inne póki co, chociaż ludzi przybywa. Dobra, czekaj, to Dymark? Dymark pracuje, bardzo dobrze, proszę robić mi włócznie, poproszę. Proszę, nadchodzi zima, to nic. No nic, my damy radę, dam pewnie, że damy radę. Ło, kurde, leśnik już poszalał. Rośnie, to bardzo dobrze, że rośnie. Kolejną parcelę, którą parcelę mieszkalną żeście ukończyli? Aha, te w lesie co są. Bardzo dobrze, to mało tego. Wiesz co, panie Drwalu, zrobimy tak. Ja mówiłem, że dobrą opcją jest postawienie dwóch, czasem nawet trzech chat leśnika. Jeśli tu mamy Drwalu, tu mamy chatu Drwalu, no to ja myślę, żebyśmy tutaj tak o w tym miejscu. To będzie bardzo dobre miejsce, nawet będę na tyle miły, że ci tutaj drogę podciągnę, panie leśnik. Dobra, zrobiłem tak, chata leśnika. Będziesz tutaj sadził drzewa. Chociaż ja wiem, Drwale są fajni, oni... kurde, ty, ja nawet nie mam pojęcia, gdzie te... ja nie wiem, gdzie te kłody są w ogóle składowane wszystkie. Bardzo dobrze, zielona dżaworycha. Zielona dżaworycho, witam cię. Tak, ja chciałem żyto. Zdecydowanie idziemy w żytko. To jest, dziękuję bardzo. I my potrzebujemy... Aha, wy nadal budujecie te... Tak, budujecie. No i super, Ansko, proszę budować dalej. Zbudujecie 3 kolejne, będziemy mieli kolejny punkcior. Ludzie, rodziny, dawać mi tutaj jeszcze jedną rodzinkę. My sobie zrobimy, oczywiście, że sobie zrobimy. Mamy listopad, no to jest bardzo dobry moment, żeby zrobić sobie tak, kontynuować temat pola. Ja bym chciał na przykład żyto. O, widzicie? Pszenica, tu jest na żółto. A żyto daje radę? No pewnie, zaraz sobie zrobimy tutaj kilka żytnich poleczek. Poletek bardziej nawet bym to ujął. Gdzie byśmy sobie te poletka zrobili? Tutaj? W sumie czemu nie? Czy tu im pociągniemy takie pola małe? A pewnie, że tak. Tu zrobimy jedno pole. Proszę bardzo, tu będzie kolejny mały kwadracik. Tak, żebyście to ogarniali, żebyście nie marnowali jakiejś ogromnych ilości w ogóle czasu na oranie jakichś wielkich, gigantycznych pól. Tak, to wam zrobimy tak. My chcemy to i my chcemy Jezu, 100% żyto, poważnie. Ale to będzie miało kopa. Wspaniale. 88% na przykład, ciekawe.
95%. No i pół do zmian, jasne, że tak. Czyli w następnym tak, czyli tak to będzie działało. Nie wiem, czy wy to będziecie musieli ogarnąć, bo wy to będziecie musieli zaorać, ale raczej macie na to czas, bo wyście już skończyli z tymi polami. Bardzo, bardzo, bardzo fikuśnie, bardzo fantastycznie. Dobra, zobaczymy, jakie będą zbiory tego żyta, a później prawdopodobnie tak, zmienię tą pszenicę tutaj na pola żytnie. Bardzo dobrze, co tu mamy? Tu jeszcze magazynujecie rudę. Dobra, to aż tak wielu was tu nie potrzebujemy. Jedną grupę można zwolnić. Garbarnia pracuje, wy rozbudowujecie bardzo dobrze. To cieszy. Wracamy do Nory Javora. Dobra, tutaj oni i tak nadal... Aha, chatę leśnika. Dobrze, rozumiem. Czy ja zbudowałem kolejny, przepraszam bardzo, bo już zapomniałem o tym, jak zwykle zresztą. Czy ja zbudowałem słupek logistycznie? Czy ja zbudowałem słupki dla zwierzaków? To jest bardzo ważne pytanie. Proszę bardzo, tu kolejny sobie postawimy. Bo kupiłem kunia i guzik z tego wyszło. Kolejne miejsca w stajni. Tylko nie mam pojęcia gdzie. Nie wiem. Nie, no chyba postawiłem. Tylko, że ja mam taką wybitną sklerozę, że teraz naprawdę nie pamiętam, gdzie ja to cholerstwo postawiłem już. Tu jest jeden. Nie. Nie przypomnę sobie. Nawet nie ma takiej opcji, żebym sobie przypomniał. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czekajcie, no to wy już budujecie to. Kurde, nie, ja nie wiem, czym wy się faktycznie... No dobra, jest 8 rodzin wolnych, więc nie wiem, czy oni się wszyscy skupiają na budowie tego słupka, czy o co chodzi. Dawaj tu wołu i ulepszamy to od razu, jasne, że tak. Jak tu z miejscami wygląda? 8, czyli ja gdzieś ten słupek musiałem postawić, ale w tym wszystkim kompletnie o tym zapomniałem. Tak samo jak zapomniałem o tym, żeby tutaj w ogóle rzucić was do jagód. Przecież to jest gigantyczne pole jagodowe, a ja nie mam tutaj w ogóle zbieraczy. Oj, tak mnie pochłonęła cała ta kwestia wojny, walki i w ogóle, że całkowicie o tym zapomniałem. Ale dobra, to z głodu to wy nie umrzecie. Na szczęście, opału macie co prawda, coś tak jakoś mała. Dawaj tutaj jeszcze jednego drwala, bo mamy dość ludzi. Wy tu będziecie jarzynować, też spoko. Czy wy się teraz już zajęliście tym w końcu? Tak jest, nie wiem, to wychodzi na to, że nieważne ile tych rodzin jest wolnych, to jakby z tymi budowami to niespecjalnie się tutaj coś zmienia. Tu wam zrobimy tak, żeby tu zawsze ktoś był do targania tych kłód i tak dalej. Żebym to ja jeszcze znalazł, gdzie ja postawiłem ten cholerny słupek. Bez stacja karawan. Aha, no dobra, na razie muła nie możemy ogarnąć, ale na razie tego żelaza nam powinno tutaj wystarczyć. Tak jest. Jak wyglądamy w ogóle w temacie armii, uzbrojenia i wszystkiego innego? Nadal brakuje ludzi. To jest oczywista oczywistość. Hajsy się zgadzają, to bardzo fajnie. Gdzie ja zrobiłem? Czekajcie, ja bym tu przykurniczył coś. Ja bym tu coś przykurniczył. Przykurniczymy jeszcze. Ja nie mogę dopuścić na pewno do tego, do głodu. To jest bardzo ważna rzecz. Ja nie mogę absolutnie dopuścić do głodu, moi drodzy. A wszędzie sobie, dawaj te kurniki. To jest zawsze dobry, kurnik to jest zawsze dobry wybór. Dobra, proszę cię bardzo, tyle kurników nam powinno na razie wystarczyć. Jak żywność? Dużo jagód, mało warzyw, trochę jajek, ogólnie daje radę. Miód, czy jakiś miód w ogóle jeszcze został? Jeden, cały jeden miód mamy. Co tu się stało? Stragan z jedzeniem. Proszę bardzo, już tam lecimy. Już lecę. Już do ciebie lecę, zielona czaworycho. Kolejny funkcjor. Superancko. Dobra, mamy żyto. Tak jak mówię, nawadnianie w ogromnym stopniu zmniejsza szkody spowodowane suszą. Jakby, no. Chyba z tymi kataklizmami to jest różnie, bo na razie nie trafiłem na suszę. Raczej. Także sobie odpuścimy. Na pewno biorę, zdecydowanie biorę ciężki pług. Tak jest i z tej gałęzi jeszcze na pewno piekarnictwo. Nawożenie umożliwia wykorzystanie ugórowanego pola uprawnego jako pastwisko, co szybko przywraca utraconą żyzność. To chyba działa w ten sposób, że ja bym tam mógł owce ogarnąć. Nie wiem, że ci owczarze może chyba, no to tak mi się wydaje, że to tak powinno działać, że ci owczarze tam zagonią te owce i one na ugórowanych polach będą, to też nie jest zły pomysł. Powiem wam, jak tak o tym sobie myślę, że to nie jest całkiem głupi pomysł, to jest nawet bardzo dobry pomysł. I to będzie trzeba wykorzystać w przyszłości. Ale na razie cieszymy się tak, że tu już mi kasiura wpada. Bardzo dobrze, że mi tutaj kasiura wpada w tym regionie. Obszar roboczy jest pusty. Nie obóz myśliwych. No tak, tu jest pusto, bo
To się kapnąłem, kiedy się kapnąłem, że w ogóle zapomniałem o was, ale okej. Dobra, czyli z baronem na razie mam święty spokój. Cieszy mnie to. Rodzin tu jest coraz więcej. Posiadłość stawiacie, a ja mam dość hajsu. Kurde, ty, oni to zaraz, no nie, może nie takie zaraz. Rozbudowa posiadłości. Kurde, no tak, bo oni się certolą niby z tymi murami tak długo, a oni tu mają jeszcze parę budynków do postawienia, nie? Jakby nie było. No ale dobra, no macie całą zimę, żeby to ogarnąć, także próbujcie. Nadal, braki w ludziach tu jakby, to jest kuźwa norma, nie? Więcej parcel, dobra. Tak mi się tak opindalacie. My chcemy więcej parcel. Tak, bo ja chciałem, przecież ja chciałem i nawet mało tego, że ja chciałem, to ja nawet o tym mówiłem, żeby zrobić coś takiego, że ja sobie tutaj machnę, bo tu jest blisko spichlerzy, to też jest ważna rzecz. Ja sobie tu machnę jeszcze parcelkę, dużą parcelkę, parcelkę warzywną. Ja myślę, że parcelka warzywna to byłaby fajna rzecz, tylko bardziej w tą stronę. Takie coś. Nie, ja nie chcę więcej. Bardziej bym cię... Nie, to nie jest tak. Nie tak bym chciał. Nie o to mi chodzi. Ja chcę zrobić takie w miarę duże pole. Jak ja bym cię machnął tu. Stara. Trójkąt. No nie, też nie za bardzo. Ja to muszę załamać. Za tą parcelę. Myślę, że to się powinno udać. Jak to w ten sposób zrobię. Zaraz sprawdzimy, czy mój plan się powiedzie, moi drodzy. Czekaj, zacznę stąd, skończę tutaj. W ten sposób, tak? Dobrze to obliczam. Chyba to dobrze nawet obliczyłem. Tak, bo tak bym cię już... Tak, to będzie ostatni róg. Niekoniecznie. Spróbujmy w drugą stronę. No, dobra. No dobra, ta już jest mega, mega dziwna. To muszę ją łamać jednak bardziej dalsza. Z większej odległości. Spróbujmy tak. Czekaj, bo tak bym ją... Ty, a no tak, nawet by nie było głupie. Czekaj, jak ja bym ją przeciągnął trochę bardziej. O, wiecie o co, kaman. O, coś takiego. Dodatkowy domek. Jest pole. Bardzo dobrze, mogę to nawet powiększyć. Tak to zrobimy. I że tu mam drogę, to spróbuję zrobić jeszcze jeden myk parcelowy. Ty kurde, już jest marzec, nawet nie zauważyłem kiedy się to stanęło, że tu się marzec zrobił, nie? Jak ja bym to właśnie tak, o. Matko, ty, uda się zrobić taką, te parcele takie w trójkąt tutaj w ogóle połączyć. Ale zajebiście, super. Ja poproszę. Ja poproszę takie parcelki. Świetnie. I tu będą warzywka, moi drodzy. Będą warzywka. Czy oni umęczyli w końcu tą? Jezus, jeszcze dwie kłody. Dwie kłody, żeby to umęczyć. No proszę was. Chłopaki, dziewczyny. Naprawdę. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop wam powiem. No tyle wam powiem, żebyście się ruszali. Ale dobrze. Jak ludność? 80. Nadal brakuje mi 28, żeby w pełni uzupełnić oddziały. No i czeka mnie na pewno, moi drodzy, przejęcie tego regionu. Na 100% czeka mnie przejęcie tego regionu, bo to będzie ważna sprawa, żeby to ogarnąć. Nie wiem, tutaj też z wozicie. No dobra, no okej, spoko. No nareszcie, dziękuję wam bardzo. Jak to tutaj w ogóle wygląda? Ludzie, super, fajnie, dobrze, czyli ja teraz mogę. Oczywiście, że mogę, proszę bardzo, mało, że mogę, to od razu to zrobię. Dawaj, za wszystkie pieniądzory. Za całe pieniądzory mojego świata. Znaczy tyle, co mam. Dobra, to jest maksimum. Zaś gdzie trzeba podatkami tutaj pojechać. Bo tu się robi coraz bogatszy region. No i kurde, nie wiem. Ja następnym razem, jak mnie zaatakuje baron, to myślę, spróbuję się tutaj bronić właśnie w tym miejscu. I przypominam, moi drodzy, w komentarzach piszcie, jeśli chcecie dołączyć do mojej świty. Jest jeszcze miejsce, tym bardziej teraz jest miejsce. Dokaptowałem nowe miejsca właśnie dla świty. Wybudowałem piękną posiadłość, także czekam, moi drodzy, na was. A w tym odcinku to oczywiście byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subeczek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.